Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejna część z serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Dzisiaj odcinek 26. I pytanie, jakie dzisiaj mamy, to gdzie będzie przebywał Kościół, czyli zgromadzenie, w czasie ucisku? I Pismo Święte uczy nas ponad wszelką wątpliwość, że Kościół będzie w czasie ucisku w niebie. Jest to wyraźnie pokazane w Słowie Bożym. Więc Kościół będzie w niebie, bo będzie zabrany w czasie pochwycenia. Każdy, kto jest wierzący, gdy Pan Jezus Chrystus przyjdzie po swoich, będzie zabrany do nieba. I wyjaśnia nam to opis wydarzeń w Księdze Objawienia. Historia Kościoła Bożego, Zgromadzenia Bożego, oficjalnego świadectwa na ziemi, opisana została w Objawieniu w 2 i 3 rozdziale w sposób proroczy, jako 7 listów do siedmiu zgromadzeń, do aniołów 7 zgromadzeń. W Objawieniu 4 rozdziale i 5 rozdziale widzimy Kościół w niebie. Zgromadzenie już jest w niebie, przynoszące Bogu uwielbienie. W tym momencie osiągnęło już ono swój cel, dlatego pochwycenie wierzących musimy umieścić pomiędzy 3 i 4 rozdziałem Księgi Objawienia. W Księdze Objawienia w 6 rozdziale rozpoczynają się sądy nad ziemią, ponieważ zgromadzenia nie ma już na ziemi. Zgromadzenie ma niebiańskie powołanie, zostało wzięte do nieba, zanim ten świat ogarnął straszne sądy. I to jest podsumowanie tej odpowiedzi, gdzie będzie Kościół w czasie pochwycenia, w czasie sądów, gdzie będzie Kościół w czasie ucisku. Kościół w czasie ucisku, zgromadzenie Boga żywego będzie w niebie, będzie już w niebie, bo będzie zabrane przed uciskiem. Będzie zabrane zanim się zacznie ostatnie 7 lat z 490 lat opisanych przez Daniela w rozdziale 9 od 24 do 27 wersetu. Wystarczy przeczytać tamten fragment z Daniela, żeby zobaczyć, co mam na myśli, gdy mówię o ostatnich 7 latach z 490 lat albo o ostatnim tygodniu lat z 70 tygodni lat opisanych przez Daniela w 9 rozdziale od 24 do 27 wersetu. Najważniejsza rzecz jest taka dla Ciebie, żebyś był częścią Kościoła. Jeśli jeszcze nie jesteś częścią Kościoła, jeśli nie uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, to zostaniesz tutaj na wielki ucisk, jeśli dożyjesz tego momentu, gdy Pan Jezus Chrystus przyjdzie po swoich. I wtedy będziesz częścią tych sądów. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Wtedy będziesz zabrany, gdy Pan Jezus przyjdzie i zabierze swoich do nieba. Bo Pan Jezus Chrystus obiecał, że każdy, kto w Niego uwierzy, będzie miał życie wieczne. Że należy uwierzyć Pana Jezusa Chrystusa, a będzie się zbawionym. I apostołowie Pana Jezusa potwierdzili to, mówili, że to jest napisane po to, abyśmy wiedzieli, że mamy życie wieczne. To, co jest napisane w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, w Biblii. Dlatego na przykład w 1 liście Jana, 5 rozdział, 13 werset, są takie słowa. 1 list Jana, 5 rozdział, 13 werset. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Takie wyraźne słowa tutaj padają i należy po prostu uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, bo Pan Jezus Chrystus miłuje cię i Pan Jezus Chrystus po to złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty, abyś nie musiał iść do piekła, abyś mógł być na wieki z Nim,
abyś mógł mieć dom w niebie. Więc uwierz Pana Jezusa Chrystusa natychmiast, teraz, bo za chwilę może już przyjść Pan Jezus po swoich i zabrać nas do nieba, a jeżeli do tego czasu nie będziesz nawrócony, to zostaniesz na wielki ucisk. Kościół natomiast będzie w tym czasie w niebie. Dziękuję Państwu za uwagę, więc ta 26 część odpowiada, gdzie będzie przebywał Kościół zgromadzenie w czasie ucisku? Będzie już w niebie. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeśli masz życzenie otrzymać Nowy Testament, możesz do mnie napisać. Na przykład wysyłając SMS-a na telefon, na numer telefonu 739-089-088 albo 791-214-963 lub e-mailem czytaj.biblie@onet.pl albo na tradycyjny adres czytaj@biblie.pl/31-63500 Ostrzeszów. Z Bogiem.